Halo, halo, dzień dobry, przedostatni dzień wyzwania Gramatyka dla Wzrokowców i dziś pogadamy sobie o liczbie mnogiej. Większość z Was będzie wiedziała, a może nawet wszyscy, że liczbę mnogą w języku angielskim tworzymy zwykle przez dodanie końcówki s, do rzeczownika oczywiście. Niestety, tych zasad jest nieco więcej, no i oczywiście, jakżeby nie, mamy wyjątki, więc przejdźmy może od razu do tematu. Jak już ustaliliśmy, zwykle dodajemy końcówkę s. A więc powiemy one dog, ale two dogs. Jeden pies, dwa psy. Jeżeli rzeczownik kończy się na tak zwane głoski szeleszczące, na przykład s, podwójne s, ch, sh lub x, wówczas będzie to es. Na przykład one watch, ale two watches. Rzeczowniki kończące się na o również zazwyczaj dostają w liczbie mnogiej es. Na przykład one tomato, ale two tomatoes. Chyba, że słowa te są obcego pochodzenia. Na przykład radio, disco, kilo, piano albo video. Wtedy samo s. Rzeczowniki kończące się na spółgłoskę i, y tracą to y na końcu i dodajemy wtedy i, e, s. Na przykład baby, babies. Jeśli zaś przed tym y stoi samogłoska, na przykład toy czy boy, bo mamy to o, wtedy nie ruszamy tego y i po prostu dodajemy eskę. W rzeczownikach kończących się na pojedynczą literkę f zamienimy to f na v. I tak zamiast one wolf wyjdzie nam two wolves, czyli jeden wilk, dwa wilki. Znalazłam też wyjątek, jest to cliff, czyli rzeczownik kończący się na podwójne f i wtedy dodajemy tylko i wyłącznie s. I to są zasady, których będziemy się trzymać w większości przypadków. Jest jednak grupa rzeczowników, które po prostu zaliczamy do wyjątków. I wierzcie mi, ta lista jest dłuższa, ale no nie chcę Wam jej wciskać, dlatego że nie chcę Was uczyć czegoś, czego prawdopodobnie nie użyjecie. Może wrócimy do tego w przyszłości. I tak mamy. One child, two children, czyli jedno dziecko, dwoje dzieci. A man, man. Mężczyzna, mężczyźni. A woman, women, kobieta, kobiety. Foot, feet, stopa, stopy. Tooth, teeth, ząb, zęby. Goose, geese, gęś, gęsi. Sheep, sheep, owca, owce. Tu się nic nie zmienia. Liczba pojedyncza i mnoga wyglądają tak samo. Tak samo jak i w deer. Deer, czyli jeleń, i więcej tych jelonków mamy. Fish, fish, jedna ryba bądź więcej. Mouse, mice, mysz, myszy. Louse, lice, wszy, a więc jedna wesz, wszy w liczbie mnogiej. Oraz ox, oxen, czyli bull, woły. Na dziś to tyle, jutro ostatni dzień wyzwania. I mam dla Was jutro specjalny temat, czyli pierwszy tryb warunkowy. Taka mała próbka kursu, który stworzyłam. Kurs się nazywa Tryby warunkowe krok po kroku, a jego premiera będzie miała miejsce w najbliższy poniedziałek, to jest 23 września. Jeśli więc macie problemy z trybami warunkowymi, czyli tak zwanymi conditionalami, jutrzejszy temat jest zdecydowanie dla Was. W tygodniu premiery, też warto wiedzieć, w tygodniu premiery kurs będzie po 20% zniżce. Jeśli chodzi o dzisiejsze wideo, ślicznie proszę o łapkę w górę, a innych materiałów dla wzrokowców do nauki angielskiego możecie szukać na moim blogu www.effectiveme.blog.pl oraz na fanpage'u Anna Szpyt Effective Me. A ja się kłaniam nisko i uciekam. Trzymajcie się i do usłyszenia.